Czy Sasza, czy spodziewałeś się takiego przebiegu tej walki? Marzyłem o takim przebiegu, ale się nie spodziewałem. Jak na debiut to jest wymarzone rozwiązanie? Tylko, że to nie jest mój debiut. W sensie debiut w prime, tak, a ogólnie to jest moja druga walka. Miałem na myśli prime oczywiście. Ta. Kurde, dobrze. W sensie też jest tak, zajebiście, że tak się skończyło bardzo szybko, a z drugiej strony no ja też cały czas czekam, ja chcę powalczyć. Ja już trenuję, staram się, to, kurwa, no jakoś tak szybko się kończy i nadal nie wiem, czy umiem, co się nie umiem. No to się okaże przy następnych walkach. Jaka jest lista przeciwników? Kurde, ja cały czas mówię, że zależy mi tak na ambicjonalnej walce z Mefedroniarzem, aczkolwiek... Kim on jest? A taki krycha z UFC. Znany jest wśród Freak Fightu. Swoim tym. Czym on cię najbardziej zaczepiał, denerwował? To było pierwszą walkę z nim stoczyłem i ogólnie była niejednogłośna wygrana jego, ale niejednogłośna i tam było tak jakby decydujący jeden punkt, który ja uważam, że powinien dostać ja. I publika też krzyczała, że ja, aczkolwiek no dostał on. Mi się wydaje, że przez to, że dłużej walczył, że to też był fame, maj, że no jest taki, on jest bardziej ich taki kumpiel niż zawodnik. No i mi się wydaje, że po prostu jak komuś dać, no to już mu, skoro go tam promowali, on już miał walki, jakieś tam podpisane. No ale uważam, że można postawić kropkę nad i, ale nie wiem, czy on tak podchodzi do tego, bo ja uważam, że to jest moja wygrana. Ale jakby on chciał udowodnić, że jednak on jest lepszy, to powinien wyjść naprzeciwko. A skoro on się boi i uważa, że faktycznie ja wygrałem, no to tak, będzie się chował. Sasza, jak często chciałbyś zawalczyć w 2023? Kurde, w ogóle to jest, sam okres treningowy jest bardzo męczący, pomimo, że strasznie się jaram, bo... Clemens Ewald mocno jakby się angażuje, można powiedzieć, w moich umiejętnościach i naprawdę ja to wchłaniam jak gąbka. Aczkolwiek jest to męczące. To nie wiem, może z dwa razy na pewno bym chciał. Jak się zmotywuję, to może jest trzy razy zobaczyć. No co, dzisiaj gratuluję zwycięstwa i życzę powodzenia i czekamy na następne występy. Dzięki bardzo. Dzięki.